Hej kochani, to jest nas Gitagoard. Przychodzę dzisiaj do Was z nowym tutorialem i tym razem Justyna wraca do korzeni, ponieważ pobawimy się znowu sutaszem. Dawno nie było sutaszu, a okazja jest naprawdę fajna, ponieważ będziemy robić ważki. Sutaszowe ważki. I jest to coś, co może zrobić każdy z Was, nawet jeżeli nigdy w życiu nie trzymaliście sutaszu w ręce, ponieważ ten tutorial będzie bardzo prosty i jest idealny dla początkujących. A jak zrobimy ważki? Otóż ważki zrobimy w bardzo prosty sposób, ponieważ w Passarcie pojawiły się takie oto skrzydełka. My będziemy musieli doszyć do naszych ważek tylko i wyłącznie korpus. I żeby to zrobić, będziemy potrzebować, no właśnie, skrzydełka, które, tak jak mówiłam, są dostępne w Passarcie, one są dostępne w różnych kolorach. W takim opakowaniu są dwa rozmiarki. Ja sobie dzisiaj wybiorę też takie niebieskie. Będziemy potrzebować sutasz. Ja wybrałam sobie acetat. Najlepiej mi się z niego szyje, ponieważ jest taki dosyć sztywny i jest idealny dla początkujących. Będziemy potrzebować krawatkę, ponieważ tym razem zrobimy taki mały, ważkowy wisior. Oczywiście ostre nożyczki, no bo bez tego ani róż, ani ma nic lepszego niż żurawie. Igiełki, cieniutkie do sutaszu, tak żeby nie porwały rdzenia. Super są z Johna Jamesa do nawlekania koralików, ale każda cienka igła będzie tutaj jak najbardziej dobra. Nić monofilowa albo nić do haftu koralikowego w kolorze naszego sutaszu. Jakiś materiał wykończeniowy. U mnie jest to filc w kolorze podobnym do sutaszu. Koraliki Nibbit. Może to być też inny okrągły koralik, ale ja się zakochałam w kształcie tych koralików i uważam, że one są idealne do pokazania właśnie główki naszej ważki. I klej. Jak najbardziej. Może być knor albo hasulit. To jak coś macie. Ja w sumie hasulit mam otwarty, więc użyję hasulitu, ale one działają bardzo podobnie. I jeszcze coś do zaciśnięcia krawatki, jakieś szczypczyki. I jeżeli jeszcze nie lubicie ważek, no bo nie każdy lubi ważki, to pojawiły się też motyle skrzydełka i w taki sam sposób możecie też zrobić motylka. Tylko w troszeczkę inny sposób skręcicie sznurki sutasz. Ale nauczycie się tego właśnie w ten sposób, który Wam dzisiaj pokażę. Ok, no to co robimy? Najpierw bierzemy sutasz, oczywiście. Odmierzamy go. W zależności od tego, jakiej wielkości chcecie mieć ważkę, robicie większy albo mniejszy korpus. Moja nie będzie taka super duża. Będzie taka, jak tutaj Wam ją pokazuję, przynajmniej na oko. Tej wielkości, więc musimy tak odmierzyć sutasz, żeby po złożeniu na pół był właśnie taki jak ta ważka. Ok. Czyli, no nie wiem, ile to może być centymetrów, nie jestem dobra w odmierzaniu aż tak, ale to zróbcie sobie na oko i pamiętajcie o tym, że później jeszcze musicie zakręcić taką jakby, no oczy, więc jedną pętelkę. Ok, no więc ja biorę taki kawałek, odcinam. I robię to podwójnie, bo z jednego kawałka to by była naprawdę bardzo chuda ważka, a chcemy taką ładną, zadbaną, zdrową ważkę. Bierzemy jeden koralik Nibbit i nawlekamy sobie igłę z nitką. Od razu Wam mówię, że jeżeli tu usłyszycie jakieś dziwne dźwięki, to będzie to kot. Bo on tutaj trochę szaleje. Przed chwilą spał, ale włączyłam lampy, a jak się włącza lampy u mnie w domu, to kot szaleje. Ale się nie chce pokazać dzisiaj, o dziwo. Jeszcze. Ok, szyjemy nicią pojedynczą, więc robimy supełek na końcu, najlepiej podwójny, szczególnie jeżeli macie bardzo cienką nić monofilową, a ja mam taką cieniutką akurat. No to podwójny albo potrójny. I odcinamy tą końcóweczkę. Minus nici monofilowej jest taki, że jej nie widać, więc trzeba ją sobie trochę wyobrazić. Teraz głaszczemy sznurki, głaszczemy, nawijamy je sobie na palec i sprawdzamy, jak układa nam się rdzeń. I pamiętajcie, że rdzeń zawsze musi się układać w jedną stronę. On ma taką charakterystyczną literkę V jakby, więc literka V musi się układać w jedną stronę. U mnie akurat tak się chwycił, że faktycznie tak się układa. Składam go na pół. I teraz jak widzicie, moja ważka tutaj ma taki ogonek zaostrzony, więc najpierw
wbijam się do środeczka. Jeszcze nic nie przeszywam, tylko wbijam się do środka. Składam sutaż i robię ten mój ogonek. I pamiętajcie, że w sutaszu najważniejsze jest to, żeby szyć dosyć gęsto, czyli co 2 mm i żeby wbijać się w sam środek rdzenia. Wtedy nie będziecie sobie rwać sutaszu. No to są takie dwie podstawowe zasady. Trzecia jest taka, żeby nie mylić prawej i lewej strony, ale to w sutaszu wiskozie. Natomiast czwarta jest taka, że trzeba go równo trzymać, tak jak ja trzymam teraz, pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym i wtedy mamy pewność, że nam się sutaż nie będzie przesuwał i nie będzie się rolował. I teraz sobie zszywamy nasz korpus ważki. I zszywamy dalej. I pilnujemy, żeby zszywać co 1 albo co 2 mm. Jeżeli musicie potem wykręcać sutaż, to już nie mówię w przypadku tej ważki, ale tak ogólnie, to też musicie od razu układać kształt. Zobaczycie to na innych naszych tutorialach. Na razie zajmujemy się ważką. No i tak sobie, słuchajcie, strzymamy. Teraz, kiedy dochodzimy już do momentu, kiedy stwierdzamy, że nasza ważka ma już odpowiednio długi korpus, bierzemy nasz koralik. Dlatego właśnie mówię, że on się tutaj tak idealnie wpasowuje, bo ma idealny taki trójkątny kształt, idealny na główkę. I przeszywamy go, wszywając w sutaż. Pamiętajcie, żeby wbijać się w środek rdzenia. Tak przeszywamy 2-3 razy, czasami 3-4, to zależy jaki macie koralik. Ten akurat ma dwie dziurki, więc wszywamy się jeszcze tutaj w tą górną. No i w momencie, kiedy już przeszyjemy nasz koralik, to musimy zamknąć ładnie główkę nad nim, więc przeszywamy się 2 razy, żeby nie tworzyć takiej dziury nad koralikiem, a potem łączymy znowu 4 sznurki razem i przeszywamy się na wylot przez wszystkie. No i zszywamy znowu. Pamiętajcie, że sutaż to jest taki dosyć delikatny materiał, więc musicie się z nim obchodzić bardzo delikatnie. I w momencie, w którym już sobie zszyjemy tą górę, tak, że nam się nie rozwarstwia, będziemy robić oczka ważki i one będą takie malutkie, więc dosłownie tylko tak troszeczkę zakręcamy nasz sutaż. Ja tutaj nie wszywam żadnych koralików, ale jeżeli macie ochotę, to możecie sobie wszyć na przykład toho 15. Ale wydaje mi się, że właśnie nie jest to potrzebne. Jak widzicie, ja od razu zakręcam sutaż, żeby mi się tworzyły już ładne oczka i żeby mi się nic potem nie pofalowało. Teraz daję go na tył. Przewracam. I zszywam już z drugiej strony. Obracajcie sobie pracę, bo to bardzo ułatwia szycie. O, i pilnujcie, żeby Wam się ta nić monofilowa nie zahaczyła o sutaż, bo to się czasem zdarza. Dobra. I ja sobie jeszcze przyszywam ten mój sutaż, tak żeby mi nie latał, do całego korpusu. Tak więc wszywam się pomiędzy sznurki. Tam. I z powrotem. I w ten sposób ten sutaż będzie mi siedział w jednym miejscu. I teraz robię pętelkę, wbijając się igłą i nicią i w pętelkę wkładając igłę. I dzięki temu mi się tutaj nic nie rozwiąże. I mam już jedno oczko zrobione. Teraz. O, wezmę sobie nową nić, bo ta już się pofalowała troszkę i jest za krótka.
nawlekamy. Znowu supełki. Odcinamy. I teraz, żeby zacząć na nowo, musimy ukryć supełek. Więc ja zawsze wszywam się pomiędzy dwa sznurki i wtedy ten supełek będzie totalnie niewidoczny. No i szyjemy dalej dokładnie tak samo, że się wbijamy, robimy oczko i zszywamy w ten sposób. Wiem, że Wam trochę tymi palcami zasłaniam, ale jak chwycicie ten sutaż, to sami zrozumiecie dlaczego, że jego w ten sposób się po prostu najlepiej trzyma. Wtedy on się nie rozwarstwia i ładnie się układa. Więc po prostu skorzystajcie z tego, że Wam zasłaniam i chwyćcie go w taki sam sposób. Ok, i znowu przeszywam się tu na drugą stronę, pomiędzy sznurki i z powrotem. I teraz musicie połączyć wszystkie cztery sznurki znowu razem, korzystając z tego, że macie tutaj tą główkę ważki i że tutaj właśnie będzie Wasz moment wykończenia i tutaj będziecie musieli zakryć to filcem. I to nie będzie takie łatwe, bo musicie wyciąć taki mały fragment filcu, żeby nie wychodził do przodu. Dlatego musicie zadbać o to, żeby sznurki były jak najciaśniej zszyte i jak najlepiej zabezpieczone. Ok. No i powtarzamy tę czynność co wcześniej, czyli pętelka. Odcinamy. Odcinamy. I ja tutaj od razu delikatnie zabezpieczam klejem, ale nie walcie tego kleju jakoś super dużo, tylko tak po prostu, żeby się nie rozwarstwiały Wam sznureczki. Tutaj dobrze jest użyć patyczka do uszu na przykład. Się świetnie sprawdza. No ale dobra, mamy zabezpieczone. Słuchajcie, korpus już jest. I to, co teraz musimy zrobić, to dodać nasze skrzydełka. I teraz tak, te mniejsze dajemy tutaj na górę. Więc znowu będziemy potrzebować igłę i nitkę. Możecie ewentualnie skrzydełka przykleić jak najbardziej, aczkolwiek ja jestem fanką szycia w sutaszu. Kleju używam tylko wtedy, kiedy muszę, kiedy na przykład muszę wykończyć tył, albo kiedy muszę coś podkleić. Dlatego ja mimo wszystko tradycyjnie pokażę Wam, jak je przyszyć. A jest to bajecznie proste. Po prostu pomiędzy sznurkami wszywamy skrzydełka. Przytrzymujemy sobie palcem i przyszywamy. Te skrzydełka są bardzo delikatne i bardzo cieniutkie, więc nie powinno się ich przyszywać dużą ilość razy, tylko tak dosłownie troszeczkę, kilka razy przyfastrygować, żeby ich nie podziurawić. Ok, mamy jedna. I teraz z tymi drugimi, bo one tutaj mają takie dwie dziurki, żeby po prostu je łatwiej było wszywać albo w coś wsadzać. Natomiast ja sobie zasłaniam te dziurki i tak je delikatnie zginam w ten sposób, żeby one jednak nie były widoczne. I jak mam igłę z tyłu, w ten sposób, to od razu przeszywam. I tutaj jak widzicie, no to jest akurat broszka, ale wbijam się jeszcze w te górne skrzydełka, żeby te skrzydełka tak trochę na siebie nachodziły. I znowu delikatnie przeszywam się przez sutaż. Teraz sobie układam skrzydełka. Tak, żeby były prosto. Chociaż ja lubię, jak czasem są krzywo, wtedy ta ważka wygląda, jakby latała sobie po prostu. Okej.
i przyszywam dalej. Strasznie lubię te skrzydełka. Bardzo lubię też ważki, więc przypadły mi bardzo do gustu. Motylki lubię trochę mniej, ze względu na to, że moja siostra się ich boi. Iga, pozdrawiam Cię. Ale też je lubię. I tutaj znowu robimy taką małą panterkę. Plus tej cienkiej nici monofilowej jest taki, że właściwie naprawdę jej tutaj nie widać, więc nie trzeba nic na te skrzydełka jeszcze przyklejać i wykończyć musicie głównie to. Ale zanim to zrobimy, damy jeszcze nasze krawatki. O, już myślałam, że zgubiłam. Co by było dziwne w sumie, jakby teraz nagle zginęły. Okej, mamy to. Krawatka zaciskowa jest bardzo prosta. Po prostu nakładacie i ściskacie szczypcami. Dobra. Mamy. Będzie to fajnie, naprawdę fajnie wyglądało. I teraz jeszcze to wykończenie. Odcinacie dosłownie maleńki kawałek filcu. Ja akurat ten zielony mam trochę jaśniejszy, ale starajcie się dopasować jak najbardziej ten Wasz kolor, bo ja oczywiście do końca się nie umiałam zdecydować, jakiego koloru będzie ważka i nie przewidziałam tego do końca. Dobra, mam. I teraz biorę troszeczkę kleju. Ups. I tu trzeba na chwilkę przyłożyć. I jeżeli ten filc Wam wychodzi z przodu, to możecie go tak trochę przystrzyc z nożyczkami. Ja tak robię, ale to się już robi po wyschnięciu i po prostu odcinacie tutaj takie wystające niteczki i on nie będzie praktycznie w ogóle widoczny. Okej, słuchajcie, moja brocha jest już gotowa. Wygląda ona tak. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Brocha. Powiedziałam brocha, to jest przecież wisior, bo tu są brochy. To dlatego jedną mam tu i jeszcze pokażę Wam motylka, żebyście mieli wszystkie. O, motylek uciekł. Jak widzicie, było to naprawdę mega proste i mega szybkie i te skrzydełka dają naprawdę ogrom różnych możliwości, można z nimi robić cuda, także Wam je polecam, bo ja jestem zakochana. Jeżeli jesteście ciekawi dalszych tutoriali, to zapraszam Was oczywiście do subskrybowania i klikania w dzwoneczek, dzięki temu będziecie stale na bieżąco. Oprócz tego zachęcam Was też do zaglądnięcia do mnie na gitago.art.com, będzie mi bardzo miło. A przy okazji, jeżeli zrobicie coś z naszym kursem i będziecie chcieli wrzucić to na Instagram, to nie zapomnijcie nas oznaczyć jako passart.pl i przy okazji użyć hashtagu kurs passart. Dzięki temu szybciej Was znajdziemy i będziemy mogli oglądać Wasze prace. Okej, kochani, no to na razie tyle ode mnie. Do zobaczenia w następnych tutorialach, a muszę Wam zdradzić, że będzie już za niedługo. Do zobaczenia, pa, pa!